Hej, witajcie po raz kolejny w Minecrafcie. Jest to pierwszy odcinek, który już oficjalnie otwiera jedną z dwóch serii, które będą na moim kanale. Otóż jedna seria będzie na singlu, taka, że ja sobie sam będę grał, będę się uczył tutaj mechaniki tego Minecrafta i będzie więcej z niej odcinków właśnie na sam początek, a druga będzie po prostu z serwerów, naszych polskich serwerów Minecrafta, na których sobie będę grał, będę robił różnorakie rzeczy, będę też grał z wami, więc jako tako startują dwie takie gry. Mati World, tryb przetrwania, stwórz nowy świat, wygeneruje się. Mam nadzieję, że wam teraz przyblokowało trochę obraz, bo się świat generuje, on się ładuje najprawdopodobniej, więc o właśnie, ładowanie terenu, teraz macie wszystko ok, tak jest. I HD Ultra, nie wiem o co chodzi, będziemy sobie grać w trybie, słuchajcie moi drodzy, w trybie teleportacji, z tego względu, że tak lepiej, nie chcę mieć tutaj nic z głową zrobione. No i wiecie co jest? Po pierwsze sobie jakoś się stąd wydostaniemy, tak żeby więcej rzeczy widzieć, żeby było fajnie. Pójdziemy sobie nad wodę i w ogóle takie teleportowanie jest lepsze, bo się szybciej teleportuje człowiek. Szybciej się można gdzieś przedostać. Pyk, pyk, pyk i jestem. Tu już jest naprawdę ładnie, spoko wszystko. I teraz, co robimy? Pierwszy odcineczek. Przede wszystkim ja się muszę nauczyć całej otoczki, w ogóle jak funkcjonuje Minecraft, bo nigdy tego nie robiłem, także od samych podstaw zaczniemy. I od samych podstaw właśnie tutaj są osiągnięcia, proszę bardzo. Używanie ekwipunku, dałem rady. Zbieranie drewna, bij drzewo, dopóki nie wypadnie z niego blok drewna. Ty, ale tu jest więcej, Znaczy, zobaczymy ile się uda zrobić, o co tu chodzi, nie wiem. Blok drewna, no to dobra, no to gotowe, to idziemy, uwaga. Ja wiem, że na sam początek dla wyjadaczy Minecrafta to może być nudne, ale Mati się musi nauczyć. Dawaj! Chyba, że to tak będę bił. O. Osiągnięcie zdobyte! Zbieranie drewna, dziękuję. Nazbieram od razu więcej. A czy... Ojej, nie tak. Ja sobie tutaj podejdę i właśnie. Nie chcę tu wchodzić. No, tak się widzicie, tak się bije drewno w Minecrafcie. No okej, namęczyłem się, ale jest, udało się. I słuchajcie, druga rzecz, że włączyłem sobie Steama w trybie pokoju. W takim sensie, że jeśli podejdę, to wy tego nie widzicie, ale mi się tutaj wyświetla ściana, tak? Widzę ściany i wiem, gdzie mogę mniej więcej chodzić. Nie do końca wiem, gdzie jestem. Mogły być jeszcze takie mobilne punkty w tym pokoju do ustawienia, że sobie ustawiasz i piszesz, że to jest ten róg. Na przykład wtedy wiesz, ale mam dywan pod nogami, więc w sumie też coś tam wiem. I teraz, kolejne osiągnięcia, bo tu trzeba jakoś przetrwać noc, tak? Za niedługo się zbliża. Ekwipunek. Nie, tutaj, przepraszam, to. Osiągnięcia. Co mam z tym drewnem zrobić? Rzemieślnictwo. Skonstruuj stół rzemieślniczy używając 4 bloków desek. Gotowe. Powrót do gry. Bloki desek. Dobra, Mati. To nie może być skomplikowane. Wybierz to. I teraz. To damy tutaj. Ok. I teraz pyk, pyk. Znaczy, jakbym chciał jedno dać, to jak to mam zrobić? A tu jest dzielenie. Ok. Tu biorę połowę tak jakby, a jedno chciałbym wziąć? Nie, biorę połowę. No widzicie, i teraz muszę na przykład poznać mechanikę. A tak kładę, dobra, ok. Ok, Mati ogarnął. Mechanikę, jeśli chodzi o Minecrafta. Mam jeszcze patyk. Ciekawe, czy patyk jest... Czy to ma sens zrobić? Co to jest? Przycisk. A po co mi przycisk? A na przykład... Pyk, pyk. Tu mam kolejny stół rzemieślniczy, ale... Patyki. Patyki po coś były. Wezmę je, żeby było. Ty, osiągnięcie powinienem dostać, nie? Zrobiłem stół rzemieślniczy. Moi drodzy, osiągnięcie. Wyskoczyło? Powiedzcie, że tak. Uwaga. Osiągnięcia. Jehej! I teraz mogę zrobić tak. Czas na żniwa. Ok. Bądź też. Mogę czas kopać. Użyj desek i patyków, by skonstruować kilof. No właśnie, trzeba zrobić kilof i wykopać sobie jakąś... Coś sobie wykopać, żeby tam zapakować to i żeby przeżyć noc. Tak? O to chodzi w Minecrafcie. Mati, przeżyj noc, będziesz guru tej gry. Będę po prostu fachowcem. I też... Uwaga, pyk. Ha, kilof, ja się wiem, w czym się konstruuje kilof. W tym się przecież. Trzeba to gdzieś umieścić. Daj mi to. To ja wiecie co? Może to tam gdzieś u góry. Potem po to przyjdę. Okej. Okay. I teraz. Tak.
jak się do tego wchodzi? Ohoho, konstruowanie w ten sposób. Dobra, okej. Okay. Dlatego mi to chyba nie chciało działać na serwerze multiplayerowym, bo tam mogą takie coś mieć niedostępne. Kill off się robiło tak. To pyk, pyk, pyk. Okej, to odłożę. To tutaj dam. Nie, przepraszam, nie tak, Mati, ciołku. To weź, daj tak. Tak się robiło kill off. Już. Pyk, pyk, pyk. I mam kill off, ale jestem dobry. Ty, to może jeszcze zrobimy od razu, jak nam tak dobrze idzie, zrobimy sobie toporek. Jak się robiło topór? Jakieś schematy powinny być chyba gotowe. Nie, przede wszystkim nie tak, Mati. Tylko tak. Łopata. Drewniana motyka. O, drewniana siekiera. Proszę. Proszę, proszę. A czy... Jak tutaj sobie wejdę, osiągnięcia, opcje, chat over, profile, screenshot, comments, statystyki, dajemy komendy, nie chcę, dajemy opcje, język, paczki zasobów, ustawienie, sterowanie, muzyka, poziom trudności normalny, paczki zasobów. Nie mam paczek zasobów. Gotowe, gotowe. Dobra, powrót do gry. Jak tam w ogóle ten, czy to wszystko nagrywa, ja to muszę kontrolować. Aha, i mikrofon też macie inny zmieniony, w takim sensie, że jest pchełka tutaj podpięta i ona nagrywa, jest pod kompa, więc całkiem chyba spoko będzie nagrane. Idę troszeczkę więcej drewna wyciąć, bo to mi jest potrzebne, tak będzie szybciej. Dobrą rzeczą to kopię? Dobrą, jasne, że dobrą. Aj, dawaj, kopiemy, kopiemy. A, jeszcze więcej drewna, jeszcze. Dosięgnę następny? Jasne, że dosięgnę. Następnego już nie. Dobra, pyk. Zbierz to. Ile tego mam? Wystarczająco. To teraz, jakie tam jest kolejne osiągnięcie? Co tam mam robić? Kill off zrobiłem. Ok. Potem jest ulepszenie. Skonstruuj lepszy kill off i życie na gorąco. Zbuduj piec z 8 bloków bruku. Na torach ciężki sprzęt wymaga życie na gorąco. Co wymaga? To jakiś ten, jakiś coś trzeba. A to potem... A nie, czekajcie. To może życie na gorąco to jest dodatek, czy co? Życie na... A nie, życie na gorąco to jest to, jeju, jest... Dobra, rozumiem, o co chodzi, wiem. Ale tu patrzcie, kolejne rzeczy się odblokowywują, ale jazda. Dobra, trochę tego będzie, szukanie diamentów i inne rzeczy. Dobra, nieważne. W tym momencie przede wszystkim przetrwać. Pod powrót do gry, Mati, musisz sobie wybudować prowizoryczną jaskinię. Co może być w miarę chyba proste, nie? To znaczy nie do końca proste, bo to trzeba naprawdę realnie wykopać. Chodź tu. Pyk. Pyk. Wiecie co? Może przy kopaniu byłoby lepiej ustawić opcję. Ja to będę sobie zmieniał, bo... teleport free move. Ja sobie to będę zmieniał co jakiś czas. Nawet pod którymś przyciskiem to ustawię, bo w niektórych rzeczach będzie łatwiej, a w niektórych trudniej to robić. Dobra, o widzicie? Teraz mi jest zdecydowanie łatwiej. Pyk, pyk, pyk. Takie rzeczy. Tylko u mnie. I tu sobie coś wykopiemy. Najprostszą rzecz, potem jakieś, wiecie... Nie no, przydałoby się ten, spalić w piecyku jakieś drewno, żeby sobie zrobić węgiel, żeby potem zrobić... no, wiecie co zrobić. Zrobić po prostu świeczkę. A tu spoko, tu mam sufit trochę niski. Ale to nic, niski sufit nie jest zły. Tu w jakimś żwirze się kopie, co to jest? Zaraz się dowiem. Co to zbieramy? Co to jest? Granit, okej, okay. A na cholerkę mi granit. Po co mi granit? Niech mi ktoś wytłumaczy. Co można robić z granitu? Komentarze są do waszej dyspozycji, błagam, pomagajcie. Wiem, żebym to mógł wyszukać na necie, chyba też w sumie wyszukam, ale jeszcze nie teraz. Dobra, to tu mamy opcję przeżyj. Opcję przeżyj, hopa, pyk, pyk, to muszę zniszczyć i wziąć. Dobrze jest. A może też bym, wiecie co zrobił, to potem jak się zgubię, żeby nie było z tym problemu, to sobie tutaj zrobię. Na czym się skacze? O. Zrobię sobie znacznik. Hop. Ale to tyle życia. Ojej, już mi zabrało. Dobra. Jakieś jedzenie będzie mi potrzebne za niedługo. Chciałem sobie zrobić znacznik, że jak co to będę wiedział, gdzie wrócić, gdzie jest moje mieszkanko. Come on, to. Stół rzemieślniczy. A może być choćby tutaj. Okej. Okay. I teraz. To, co wy tam ode mnie chcecie. Chcecie przede wszystkim
żebym ja sobie wziął. I co tu jest? Tapczan, ok. Pyk, pyk. O, tam to zostało. Już podejdę. Chcecie, żebym zrobił lepszy ten. Przede wszystkim drewno. Pyk, pyk. Hopa. Weźmy patyk, co się zawsze przydaje. Ok. Kill off. Tamten zaraz się zniszczy. I to będę miał w ekwipunku. Ok. Dobra, bierzemy, robimy kamienne rzeczy. Kamienne, co wy na to? Ja jestem za tym. Żeby. A to w sumie to mogę tam sobie kopać, nie? Nie, Mati, mogłeś tu kopać. Byłoby szybciej i mądrzej. Tutaj. Para pa pa pa. Im głębiej, tym lepiej, oczywiście, nie? Tylko nie będę robił jeszcze niższego poziomu, bo potem nie wyjdę. A to będzie smutne. Tego nie chcę doświadczyć. To tak ma nie wyglądać. Coś z tym potem wykombinuję. Zaraz zrobimy jeszcze lepsze. Pyk. Piecyk i świeczki. To jest punkt na dzisiejszy odcinek. To jest standard. Ja w Minecrafcie tylko to potrafię. Znaczy nie, że tylko to potrafię. Ale tak będzie pyk. Ale to czekajcie, ja mam bruk jakiś. Bruk w sensie o to ci chodzi. Rozumiem. Hopa. Mam. Skonstruowałem. Grodasz mi osiągnięcie za to? Zdobyte osiągnięcie ulepszanie. MatiYouTube.pl właśnie zdobył osiągnięcie. Dziękuję. I w tym momencie, jeśli sobie pyknę tutaj, dam osiągnięcia, to co tu jest? Pokaż mi. Skonstruuj lepszy kilowa tutaj. Supermoc. Zjedz jabłko nocia. Gdzie zdobyć jabłko nocia? Pytanie życie. Tu się mi rzeczy podblokowywały. Ciekawe, jakie to drzewko jest ten rozwinięte bardzo. W sensie nie, to chyba już było tak. Okej, okay, a tu co jest? Życie na gorąco. Zbuduj piec z 8 bloków bruku. Okej, okay, powrót. Bloki bruku. Bloki bruku trzeba znaleźć. Znaczy nie tyle co znaleźć, tylko po prostu wydobyć. To już szybciej wydobywa jest. O nie, coś mi się tu zsypało. Bo trzeba tu świeczuszkę dać. Trzeba oświecić to przejście. Będzie spoko, posadzimy sobie, potem będziemy zwiedzać. Mam 8 bloków bruku już? Wystarczy? Powiedzcie, że tak. Wycofaj się, żeby tu spaść. O, właśnie. Teraz wróć sobie. Mam 8 bloków. Błagam, gro, powiedz, że tak. Dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pyk, 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 pyk. Okej, mamy piec. Jest gitara. To teraz się troszkę wycofam. I damy piec tutaj zaraz obok tego. I w tym momencie, jeśli spójrzcie, dam to tutaj, albo nie, to dam tutaj, a tu spalę to, to powinienem dostać. Ej, no płoń! O! Powinienem dostać węgiel. I jeśli się nie mylę, to to jest racja. To jest prawda. Uwaga, podstawowe rzeczy, Mati. Dostaniesz węgiel? Jest węgiel drzewny, awesome. Dobra, to płoń tutaj. To idziemy po więcej tego. To tu dołożę. Ale wezmę jeszcze pyk. Z tego skonstruuję, hopa, świeczkę. A raczej pochodnie, dokładnie. I takim oto sposobem. Co tu się podziało? A już jest noc? Przecież tu robactwo różnorakie wyjdzie. Ale dobrze, że mam świeczkę. Sobie oświetlę przynajmniej. I mogę was zabudować. Co wy o tym sądzicie? Tylko, że zanim to się stanie, to ja chciałbym jeszcze trochę drewna zdobyć. Tylko trochę. Okej, szybciutko. Na bank zaraz wyjdą jakieś potworki. A tego bym nie chciał. Dobra, wystarczy. Ja wiem, że można drzwi skonstruować, ale to jeszcze. Znaczy, w sumie nie wiem jak, nie będę próbował. Wezmę ich po prostu tutaj ziemią za. Haha, pozamykam. A ja mam świeczki, więc jestem urządzony. Hopa, pyk.
Jest dobrze i tutaj sobie mogę teraz spokojnie kopać i różne rzeczy robić. Także gitara, tu wiem, że mam wyjście, także też jest spoko, życie full opcja. Świeczek więcej zrobię, bo mam drewno, więc jako tako jest bardzo fajnie. Jak tam z osiągnięciami, co dalej? Co wy chcecie ode mnie jeszcze, żebym robił? Czas na żniwa, użyć desek i patyków, by skonstruować motykę. Znaczy jak ja w to wejdę? Tu mam do ataku. Raz krowie śmierć, hodowla, gdy świnie zaczną latać, łowca potworów, pojedynek snajperów. Słuchajcie, mamy tu naprawdę co robić. Ja dam gotowe i pyk, powrót do gry. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zostawicie łapę i widzimy się w następnym. I zobaczymy, jak ja na tym Wifecrafcie będę sobie dawał dalej radę w tej wirtualnej rzeczywistości, bo naprawdę zabawa jest świetna. Zabawa jest genialna i tu może jeszcze coś pokopię teraz. Patrzcie, tu przejście zrobię ładniejsze. To musi ładnie wyglądać. Pyk, pyk. Oczywiście będę grał poza odcinkami sobie też także, żeby coś tutaj porobić, żeby to na początek kolejnego odcinka było. Mam nadzieję, że tu się nic nie usypie. Nadzieja matką głupich. I tu jeszcze muszę opyk. Czemu żwirem? Ale dobra, mogę to żwirem zapchnąć. Jest ok. I pyk, i świeczunia. Dobra, i co wy na to? Zrobiłem parę osiągnięć, jest wszystko ładnie, pięknie. Teraz to tyle, w opisie macie wszystko. Mega zapraszam na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Hej!